Więc na wstępie chciałem Panu bardzo podziękować za to, że przyjął Pan zaproszenie na moją rodzinę i jeśli mógłbym zabrać kilka słów, to chętnie się wypowiem w ogóle, dlaczego Pan je przyjął. Jak się domyślam, to ze względu na moją po prostu relację z Mateuszem, nie wszyscy widzowie wiedzą, a uważam, że trzeba to na wstępie przedstawić, że mój kontakt z Mateuszem był naprawdę bardzo dobry. On bywał u mnie w domu. Czy miał różne walki, czy coś się tam u niego działo, to często mnie o tym informował. Część z Was na pewno kojarzy to, co wyprawiałem na live'ach w Tajlandii, co prawda to było efektem mojej kontuzji, ale Mateusz miał na przykład ze mną polecieć do Tajlandii. A jeśli chodzi o to, że ja mieszkam w Warszawie, no to na przykład Mateusz był już nawet dogadany z moimi trenerami, bo to ja namówiłem do tego, żebyśmy ćwiczyli razem w jednym teamie. No bo uważam, że my mieliśmy wspólny mianownik, to jest ten Rościewiczem już się dogadał. Z trenerem boksu skończył mnie, ale mówiłem, że dobrze się dogaduje z tym trenerem, że tu oczywiście będzie mógł. A nawet doszło do tego, że pytałem trenera Mirosława Okińskiego za jaką stawkę byłby w stanie przygotowywać Mateusza. Chodzi o to, że po prostu dużo rzeczy jest prywatnych, a ludzie nie wiedzą o tym, że po prostu z Mateuszem się lubiłem. Zresztą jak podkreślał w wywiadzie, no ja czy Denis Zeleński z Free Fighter byliśmy najbliżsi. Tak tutaj ludziom chciałem wytłumaczyć, że dlaczego pan się tutaj pojawił. I też tego nikt nie wiedział, wiemy ja i ty, to twoje rodzice, wiedział Mateusz, że od kwietnia, czyli po tej walce, która miała się odbyć na Highligu 2x2, już wszystko było przygotowane, już mieliśmy się przeprowadzać dokładnie na Wilanu, czyli tam, gdzie mieszkasz ty i twoje rodzice. I na tym Wilanowi już mieliśmy stacjonować Mateusz ze swoją narzeczoną. Tak jest. I oddzielniemy z żoną. I wszystko było. Ja się stroną z tym, że to właśnie z Rościewiczem, żeby już Mateusz był Foxa Wrestling Day umówiony na stronę współpracy i bardzo Panu dziękuję za wizytę. Przed chwilą tam siedzieliśmy. Pan więcej siedział w gronie moich rodziców. Moja mama przypomniała Pana na rozmowę. No jesteśmy. Domyślam się, że może to być najtrudniejsza, być może rozmowa w Pana życiu. Ja się bardzo stresuję, więc pozwoliłem sobie delikatną ściągę, jakbym w tych emocjach nie wiedział, co Pana zapytać, przygotować. Czy jest coś, od czego może Pan by zaczął? Może od tej walce 2x2? Ja co mogę tylko dodać, to że no, kilka dni przed tragedią, sam nie wiem, ile to było dni, czy dzień, dwa, trzy, Mateusz, pamiętam, jak podekscytowany do mnie dzwonił, opowiadał o tej walce. No co, no on się cieszył, że się zerwał ten głowie, że razem idziecie na Neymana, po prostu w tym podjarali. No tak i teraz, skoro już rozmawiamy, to tą osobą, o której ja wspominałem w swoim poście poświęconym Mateuszowi i tej walce, czyli tym przyjacielem, o którym wspominałem w poście, a którego nie wymieniałem z imienia, nazwiska, tym przyjacielem Mateusza, z którym rozmawiałem po jego odejściu, to byłeś ty, kiedy zadzwoniłeś do mnie z kondolencjami. Właśnie dla mnie były to bardzo fajne słowa, bardzo takie. Nawet nie wiem, jak to jest dobre. Znowu słowa, które mi zapadły też właśnie, gdzie przypomniałeś swoją ostatnią rozmowę z Mateuszem, gdzie opowiadał ci, jak bardzo przeżywał tą walkę, że ta walka to był jego autorski pomysł, ta walka dwa, że w końcu z tatą, że będzie takim wsparciem. No było to dla mnie takie bardzo w tym strasznym czasie było to dla mnie bardzo takie. Może pocieszające to nie jest dobre słowo, ale coś, co no, coś, co spowodowało, że no, że też jakby przypomniałem sobie, tak? Przypomniałem sobie o tamtej sprawie, coś, co nie tyle, że przerwało to co tragiczne myślenie, tylko coś, co
coś, co pozwoliło mi powrócić do myślenia, w sensie takim tych dobrych rzeczy, które były, a które się niestety nie spełniły. Tutaj nie ukrywam, że w pewnym momencie też zanim dowiedziałem się u siebie, wyłapałem ofiarą pewnych informacji, które w internecie krążyły i jako, że wiem już, jak to wszystko było, a teorii spiskowych było naprawdę wiele i wiele hien żerowało, że tak to nazwę, na tej tragedii, a uważam, że jest dużo do sprostowania i że fajnie było, jakby pan wypowiedział, jak to było naprawdę. Już nie chcę tylko szczegółów. Powiem, że byłem swojemu przyjacielowi z całą 24 Sławkowi Jastrzębowskiego, szczegółowego wywiadu udzieliłem. Ale tak, dokładnie jest tak, jak mówisz, że między innymi dlatego też twoja mama Asia przekonała mnie, że warto było mi tutaj zejść, porozmawiać. Z tobą przyjechałem też, żeby też porozmawiać z twoimi rodzicami, bo po prostu, żeby ja się wytrącić, że mało ludzi to wie, że moja mama znała Mateusza, czasami rozmawiali prywatnie nawet przez telefon. No ludzie po prostu nie do końca wiedzieli o tej znajomości, a zapowiadało się na ciekawą współpracę. Tak, ale to nawet nie tylko na współpracę, co po prostu na fajną relację, bo Mateusz całymi godzinami potrafił z którym mało rozmawiać. I teraz właśnie też bardzo mi zależało na tym, żeby tutaj spotkać się z swoimi rodzicami, żeby w końcu dzieci. To jest w sensie takim prywatnym, to jest moja w tej chwili trzecia rozmowa, jeśli chodzi o Darka i o Asię, o twoich rodziców, która też przyniosła mi pewną ulgę, bo jesteście podobnymi rocznikami, podobnymi charakterami i sobie tutaj przypomnieliśmy takie fajne sytuacje. Także jeśli chodzi o... Mieliście z Mateusza wspólny nagrobnik, tak jak twój tata powiedział dalej. Prywatnie trochę rozmawiałem, że tak. Sporo tych wspólnych nagrobników było. Tak, bardzo nawet jeśli chodzi o relacje właśnie ojca z synem, czy nawet jeśli mogę wspomnieć, że o przygotowaniach do balkon, to zawsze ojciec się przerwał, do mnie pilnuje, żebym się przygotował. Tak. W sumie tutaj też się rodzinę, że on też się przeprowadzał, żeby pilnować Mateusza. Tak, do tych pierwszych walk tańcują, tak, to tak sprowadziłem się do Mateusza i za co mi zresztą, na to się bardzo denerwował na początku, ale za co mi podziękował po tej pierwszej walce i powiedział, że jak będzie gdzieś kiedyś protestował, to żebym go nie słuchał, bo gdyby nie to, że go jednak przypilnowałem, że tam się praktycznie na siłę wprowadziłem, to by ta walka skończyła się po 15 sekundach. No ja wiem, bo zdawał sobie pan sprawę, że tak naprawdę klatka, byłem kilka razy, wiem, że to nie są żarty i że jak się powiem, nie, człowiek nie przygotuje, to później może sobie tylko wrócić brodę, a w sensie zawsze najlepiej jest dla syna. I może właśnie bym tutaj przeszedł do pana. Ja to skończę twoje dane. I właśnie takie decydujące dla tej sytuacji, żeby tutaj się skorzystać z innego zaproszenia, bo na urodziny to i tak powiedziałem się, że przyjadę, chociażby dlatego, żeby też z uwagi na to właśnie na ten rodzaj relacji i tą sympatię, którą cię Mateusz darzył, ale też żeby porozmawiać z swoimi rodzicami, chciałem skorzystać z tej okazji, ale do tego, żeby pójść tutaj pod kamerę, to ostatnio przekonało mnie jedno zdanie twojej mamy, gdzie powiedziała mi, że Jacek skorzystaj z okazji, żeby pewne rzeczy odkłamać, bo jest wiele złych rzeczy się wylało, nieprawdziwych. Których nawet ja byłem po części ofiarą. I dlatego mi właśnie powiedziała, których Amadeusz też padł po części ofiarą, to tak dokładnie tak mi powiedziała twoja mama. Także jeżeli czujesz się na siłach, jeżeli chcesz, a powinieneś, to idź i odkłam tę historię. No tak, dokładnie było tak, jak powiedziałeś właśnie, że pierwsze zło, nawet jest na to sformułowanie. Salon 24 będzie teraz robił duży materiał pod tytułem
hieny, jak działały hieny po śmierci Mateusza Amońskiego. I nawet nie zostało na to ukute pewne sformułowanie wśród redakcji Celon 24, hienizm na te pewne zachowania. Zachowania i obyczajowe, ale też zachowania biznesowe. Pierwszy przyczynek dała pani Joanna z Zespołu Ratownictwa Medycznego z Gdyni, która puściła w obieg fałszywą informację. Zresztą w jej sprawie toczy się już postępowanie prokuratorskie. I słusznie, bo to z punktu widzenia i moralnego, i etycznego, ale też zawodowego, to co zrobiła, jest absolutnie niedopuszczalne. I nikomu nie życzę tego, żeby musiał doświadczyć takiej sytuacji, że wpuszczasz do domu, żeby ratował życie twojego dziecka, czy kogoś bliskiego, zespół ratownika medycznego, który po akcji reanimacyjnej puszcza w świat fałszywą informację, która powoduje, że jeszcze nad ciepłym ciałem twojego dzieciaka odbywa się sabat czarownic. To są rzeczy, to nie jest do opisania. Chwila po tragedii. Ja nie miałem świadomości, że to tak szybko ruszyło. To mi dopiero przesłuchujący mnie policja uświadomił, co się w ogóle wydarzyło. Jak ta machina ruszyła. 3 minuty po potwierdzeniu zgonu Mateusza. 3 minuty ta kobieta po 3 minutach odeszła po przerwaniu akcji reanimacyjnej i puściła w social mediach fałszywą informację o zgonie, którą właśnie między innymi ty padłeś ofiarą tej informacji, o zgonie jakoby po przedawkowaniu oksykodonu, czyli substancji opioidalnej. No, jeśli mogę wtrącić, że musiałaby wykonać jakieś badania, chociaż toksykologiczne, żeby takie rzeczy w ogóle tutaj stwierdzić, prawda? No więc po pierwsze, tak? A info po prostu powie, każdy wziął to za pewnik i nikt nie rozkminia dalej, dlatego też uważam, że pan powinien zabrać głos i po prostu powiedzieć ludziom prawdę. No. Więc po pierwsze jest to nieprawda, po drugie byłoby to niemożliwe do stwierdzenia. Jest to możliwe po przeprowadzeniu kilku biegli sobie dają pół roku na wykonanie takich badań toksykologicznych. A po trzecie znowu, sekwencja wydarzeń była taka, że akcja reanimacyjna zakończyła się o godzinie 11.20. O 11.23 ta kobieta odeszła jeszcze od ciepłego ciała Mateusza, napisała tą wiadomość, którą upubliczniła, ze mną jeszcze w tym pomieszczeniu, ja już siedziałem nad Mateuszem, trzymałem go za rękę. Nie odchodziłem już od ciała. Jeszcze w pomieszczeniu byli ratownicy. Dokładnie w tym momencie weszła policja i już zabezpieczyli, po kilku minutach, zabezpieczyli cały, to poważna sprawa, zgon. Najpierw 2 policjantów, potem tych policjantów było z 15, byli prokuratorzy. I ta ekipa przez cały czas, kiedy ja czuwałem nad ciałem Mateusza, chodziła do domu, wykonywała swoje czynności. I nikt nie stwierdził podczas tego, można to powiedzieć, przeszukania normalnej czynności, tak? Nie stwierdził żadnych substancji niedozwolonych, ani żadnych substancji medycznych w Mateusza Mieszkania. Więc po pierwsze, ten oksykodon był tylko w jej głowie. Po drugie, ja domyślam się, czemu to zrobiła. Zrobiła to w wyniku tego, że ja protestowałem, gdy z punktu widzenia medycznego, to ja teraz wiem, że ona miała rację, tak? Ale jako ojciec, bo rozpoczęli akcję reanimacyjną, po chwili przerwali, no bo stwierdzili, że już nastąpił zgon. Ja nie zaakceptowałem, że dobrze, bo mi pękło serce. No więc oczywiście, byłem w naturalny sposób, no, nie byłem do niego ugrzeczniony, tak? To rzuciłem się do nich, w sensie werbalnym rzuciłem się, że mają mi ratować dziecko, żeby jeszcze raz podłączyli go do aparatury.
Więc albo ta kobieta jest pozbawiona człowieczeństwa, jeżeli to odebrało jako atak i zemściła się w ten sposób po śmierci na moim dziecku, pisząc tą bzdurę, zemściła się na mnie, bo faktycznie podłączyli go, na moje żądanie podłączyli go jeszcze raz, to ja wiem, że z punktu widzenia medycznego to już nie było na to żadnego wskazania. Ja to wiem, ale co z tego? Potrzebowałem tego. Potrzebowałem, żeby wiedzieć, że wyczerpaliśmy wszystkie możliwości. Ale najwyraźniej tak uraziłem jej dumę, żądaniem, wręcz tak, oczywiście, ja tam nie przebierałem słowa. Na przykład, co ty pierdolisz, na to syn. No, na to jej syn, tak, no krzyczałem, oczywiście, że mnie przerwać. Oczywiście tak, tylko to musiało spowodować taką jej frustrację, że no, dokonała rzeczy obrzydliwie. No. I potem już nastąpiła cała sekwencja zdarzeń, czyli do tego obrzydliwego fake newsa, podłączyli się osobnicy, którzy na zasadzie nic nie wiem, ale się wypowiem, czyli zawsze zwarty i gotowy, zawsze na miejscu Arek Kajcula, który niejako pośrednio w swojej wypowiedzi obarczył mnie odpowiedzialnością za śmierć mojego dziecka, bo jeżeli ojciec, matka czytają takie wiadomości oparte na tej narracji, bo też wystanie z palca, z brudnego palca tego Tańculi, to nie jestem sobie w stanie wyobrazić, co pan. Ja nie życzę tego nikomu, ale nic sobie nie jest w stanie tego wyobrazić. Ja rozumiem, kogoś można lubić, nie lubić, ale żeby wykorzystywać śmierć dziecka do tego, żeby sugerować odpowiedzialność ojca za śmierć syna, to się wybiega w ogóle jakimkolwiek człowieczeństwu. Ja ci pokażę, jakie wiadomości na podstawie narracji Tańculi dostaje moja żona o mnie. I co czuje matka, która traci jedyne dziecko, jeżeli czyta coś takiego. On to oczywiście powie, przecież ja nic takiego nie mówiłem, ale dobra, czyli takich rzeczy ja, żona dostaje setki. I ludzie się powołują. Mam to przeczytać na głos? Przeczytaj, ja mogę pokazać, musisz pokazać, bo tego jest setki, ale proszę bardzo, może pokazać to. I takie wiadomości przychodzą w setkach. I ja rozumiem, że są osoby tak zwane wpływowe, ale nie wierzę w to, że taki Tańcula nie zdaje sobie sprawy z mocy tych słów, które wypowiada i z tego jakie zło sieje, tak? Znaczy, wręcz jestem przekonany, że dobrze zdaje sobie sprawę, jaki ból zadaje mojej żonie, mi, zdaje sobie sprawę i robi to cynicznie. Znaczy, jak się mogę powiedzieć, to wydaje mi się, że po prostu żeby nie obarczył nikiego, bo wszyscy dzieci miał konflikt z Mateuszem, to chciał sobie umyć ręce, ale łatwiej było winę zwalić na pana, a co mogę powiedzieć tylko z mojej perspektywy, że ja nawet w ułamku procenta nie biorę tego pod uwagę, no bo przecież bardzo dobrze znam pana relacje z Mateuszem i ostatni raz, jak właśnie Mateusz u mnie w domu, no to choćbym chciał coś powiedzieć sobie na pana, to na pana ani więc, nigdy nic sobie nie powiedziałem, ale to Mateusz mi nawet nie pozwolił. Pan Mateusz był wpatrzony zawsze w pana jak w obrazek, a nawet bym powiedział, że to dziwnie może zabrzmieć, ale że Mateusz pana podziwiał i zresztą on mnie też to podkreślał, że dla niego pan był wzorem naśladowania. Tak, więc tu jeszcze poszła taka okropna narracja, bo insynuowanie na podstawie domniemań, dowodów żadnych, insynuowanie samobójstwa, którego niejako pośrednim sprawcą miałem być ja, tak? Więc, no ani żadnego samobójstwa nie było. Że przedawkowało przez ten cały hejt, tak? Tak. Ale nie, przepraszam, rozmawiałem z Mateuszem, był naprawdę podjarany. Tym, co po prostu czekam, no to 2-2, no to przecież miała być najgłośniejsza walka. No to by była najgłośniejsza walka tego roku, tak? No, wiadomo, że pan z Najmanem, on z bombą, lepsze zestawienie Federacja Heineken nie mogła po prostu zrobić to. Więc jeśli chodzi o jakieś tutaj, ojejku, bolał mnie hejt, no więc właśnie, to fajnie, że to mówisz, że dokładnie, bo ja wiem, jak to Mateusz traktował, ale dobrze, że mówisz o tym, czyli człowiek z tych fajtów, z którym Mateusz miał najlepsze relacje i na pewno
często sobie to przygadywaliście, więc jakby fajnie, że to mówisz, bo ja znam to, także jak ja to mówię, no to ktoś powie, a to jest subiektywne. To będziesz mali trochę. Ja też poprawiłem o to zapasy, nie? I trenowałem z Robertem Ryszkiewiczem i ma też był giga podjarany właśnie tym Fox Wrestling, bo w Polsce żaden internet nie przekazuje tych zapasów. Miał się przeprowadzić i rozumować. Ja mówię o tym hejcie, że no. Naprawdę żaden hejt nie był powodem jego nawet jakiego w jednym tysięcznym powodu jakiego jego zmartwienia. On to naprawdę on miał do tego ogromny dystans. Dodatkowo jeszcze dokładnie wiedział z czym to się je, wiedział na czym to polega. O żadnym hejcie nie ma mowy, żeby na jakiekolwiek wrażenie na nim robił. To jest kompletna bzdura. Miał do tego absolutny dystans. Zresztą, tak jak mi powiedziałeś, no, często sobie to z tobą przekazywał. Więc jeżeli ty to mówisz, no to jeżeli ja to mówię, no to ktoś mówi, to jest pozbawione sobie obiektywizmu, ale jeżeli ty to mówisz, no to jest... Zbierzam po prostu do tego nieszczęsnego dnia, że no kilka dni przed wręcz podjarany tym wszystkim, tu z Roszkiewiczem, tu kurwa 2x2 i tak dalej, że tam no nie było mowy o tym, żeby sam co jakąś głupotę zrobił. Ale powiem ci... Sugerowanie tego właśnie przez innych ludzi, że sam sobie mógł zrobić, to mogłoby być pod warunkiem, że ktoś przyjmuje tą narrację, że przedawkowo zapewni, ale w obliczu tego, że wiemy, że tak nie było, a wiemy to, prawda? No to tak. To jest to absolutna bzdura, a jeszcze zwalanie na pana, no przysięgam. Byłem świadkiem i Mateusz pana kochał, strasznie pana kochał, był w pana wpatrzony, to nie biorę nawet pod uwagę tego, że można tą winę zwalać na pana, mimo wszystko część osób, które się ja bym bardziej nazwał potworami, teraz się na państwo wyżywa, pomimo że w obliczu nawet nie przemierzy. No powiem ci, że ty nawet nie zdajesz sobie sprawy, do czego nawet, i to obyczajowo, ale też biznesowo, do czego są w stanie posunąć się ludzie żerujący na śmierci. Hienizm to nie jest tylko pojęcie przypisane do tych działań tej ratowniczej medycznej, do tego, co zrobił ten Cula. Wyobraź sobie sytuację, że biznesowo ludzie dla pożywienia się na śmierci drugiego człowieka są w stanie zrobić rzeczy okropne. Pierwszy przykład z brzegu, ja to mówię, bo to jest w tej chwili też będzie przedmiotem tego artykułu, który szykuje Salon 24. Wyobraź sobie, zaszczepienie i poczucie bezkarności, że ktoś umarł i że można w tej chwili na nim pożerować, powoduje, że ludzie są gotowi do rzeczy okropnych. Niewyobrażalna rzecz, sytuacja. Mateusz inwestował w nieruchomości. Miał sporządzoną umowę na zakup domu, między innymi w Gdyni. Wyobraź sobie, że po śmierci Mateusza i wpłacone miał tam już na ten dom kilkaset tysięcy. Po śmierci Mateusza deweloper ten dom 11 lutego wystawia do sprzedaży. Coś nieprawdopodobnego. 5-minute warning. Jakby licząc na to, że rodzice nie odezwą się, nie będą dochodzili praw po synu i kiedy my już po tym pierwszym szoku, no, że zaczęliśmy porządkować dokumenty, deweloper Michał G i Daniel, przepraszam, Daniel G i Michał O, ten prezes firmy, podjęli próbę nierozliczenia się z tych pieniędzy, które wpłacił Mateusz. Ale dlaczego o tym mówię i nazywam to chinizmem? Może robią otwory. Tak, ale jest też pozytywny przykład. Drugi deweloper, z którym związał się Mateusz, firma Murapol, w analogicznie identycznej sytuacji natychmiast skontaktowała się i wydała oświadczenie, że w obliczu tej tragedii nie robią żadnych przeszkód i wszystkie środki wpłacone przez Mateusza zwracają rodzicom, w tym przypadku jego stanu, co. Czyli można zachować się etycznie i moralnie, patrz firma Murapol, a można zachować się jak
deweloper Michał O i jego pełnomocnik Damian Damian G. I próbować wykorzystać, bo to się oczywiście nie uda, tylko to jest próba żerowania na pewnym szoku, na jakimś myśleniu, że rodzice będą nieświadomi prawnie. No coś okropnego, coś niegodnego. Nie wydawało mi się, że jest coś takiego możliwe. To są chwile w skali makro, bo tu mówimy o ogromnych środkach, czyli no, chciwość ludzka nie ma granic, umówmy się, więc nawet śmierć nie jest przeszkodą dla chcica. Ale są też przykłady w skali mikro. Taki facet, od którego Mateusz do tego domu musiał przeprowadzać, tego właśnie, o którym mówię, który inwestował. I w mieszkaniu w Gdyni, na Witolinie, w którym mieszkał, jeszcze miał wyprowadzać na koniec lutego. Wyobraź sobie sytuację, to jest, teraz mówię o Chienie w skali mikro. Okej. Okay. Niejaki Klaudiusz Leboń, właściciel mieszkania, gdzie mieszkał Mateusz, po przekazaniu przeze mnie mieszkania, po posprzątaniu, już po przekazaniu protokołu zdawczo-odbiorczym, po kilku dniach zaczął wypisywać do mnie jakieś irracjonalne żądania, sugerując, że poza protokołem, czyli wymyślił sobie, że jeszcze jest zniszczone to, jakieś zdjęcia postawił, zniszczone rzekomo rzeczy, być może z jakiejś swojej starej archiwalnej, bo już ten archiwalnych zasobów, bo to mieszkanie już było dawno. I podłość ludzka jest tak nieprawdopodobna i też licząc na to, że jesteś rozchwiany emocjonalnie, że wyrwie te parę złotych, zaczął nas straszyć w internecie jakimiś publicznianiem jakichś rzeczy. No, mówię, chłopie, to pijesz ruch. No to wiesz, tylko że to mnie wszystko stają z tym świetną Mateusza, tak? O co mam chodzi? No i tak, gość licząc na to, że nie wiem, że ja nie patrząc na to, że będę ofiarą wyłudzenia, no to się przeliczy, bo też już powiedziałem, że ja nie będę patrzył na to, czy to są drobne, czy to są grube pieniądze. Ktoś próbuje wyłudzić, ktoś próbuje naciągnąć. To nie odpowiada przed organami, pod organami prawa. I tutaj ta sprawa też znajdzie swój koniec, jeśli chodzi przed wydarzeniem sprawiedliwości. Bo to coś nieprawdopodobnego. Oprócz grube wyłudzenia jesteś pomawiany i... Tak, ale tutaj szczególnie okropna próba wyłudzenia. Drobny, jakiś tam... No tak, fazę chciał ubrać kilka tysięcy na śmierci Mateusza. I mówię, jest takie insynuacyjne SMS-y i potem wypisuje, że możemy to załatwić polubownie, ale co chłopie polubownie? Ja mam dobrą wolę, jeżeli coś było, to rozliczam. Wiesz, na przykład sytuacja, Mateusz odszedł 8 lutego, więc wiem, z tego co wiem, to czynsza przykład za mieszkanie. Ale teraz mówię o takich szczegółach, może to jest nie takie istotne, ale jakby mam to w głowie, bo boli mnie to. Czynsz płaci się za miesiąc poprzedni do 10 kolejnego miesiąca, czyli to z stycznia, ale płaci do 10 lutego. No za luty do 10 marca, ale mieszkanie zdaliśmy na koniec lutego. Facet wypisuje jakieś dezyderaty, że z mieszkania z zaległościami, no coś niebywałego. No i wiesz, tu jest taka próba, to akurat się, no to się akurat należy, tylko ja oddzielam to, co się należy, należy się czyść, ale nie należą się rzeczy, które się wymyśla, tak? No bo tak, jeżeli teraz siedzimy i umawiamy się na rozmowę i umawiamy się na przykład, że zniszczenia, tak? Mówimy o zniszczeniu, tak? I ty zostaniesz, na przykład ja wychodzę z tobą i wiem, że nie było, że nie miałeś przy sobie, nie wiem, że nie miałeś przy sobie łańcuszka, a ty oświadczasz mi, że był ten łańcuszek, tutaj leżał i ja go zabrałem. No chwila, ale tutaj jest kamera, która po prostu mi filmowała i widziała, że tego nie ma. Ja mam tą świadomość. Taką samą rolę spełnia protokół, no bo to jest protokół zdawczy odbiorczy. No i ja patrzę na ten protokół, mówię, no ale nie ma tych rzeczy, wiesz, które tutaj chłopie wypisałeś, próbujesz nas zaciągnąć, próbujesz z nią. Wiesz, to jest takie okropnie słabe, próba żerowania na tych emocjach i próba żerowania na świadomości, że rodzice są rozchwiani, czyli można ich wszystko wcisnąć, można ich okraść też, można ich okraść dobrego imienia syna, można ich okraść z majątku syna i tej skali mikro, i tej skali makro, można ich okraść z dobrej pamięci po synu, właśnie córa. No, w różny sposób się ten chienizm objawił. Ja jestem
ja dużo w życiu przeszedłem, ja dużo w życiu widziałem, ale mogę powiedzieć, że to szokuje nawet mnie. Ale powiedziałem też, są też pozytywne przykłady, bo w analogicznej sytuacji jeden deweloper, Murako, zachowuje się przyzwoicie, czyli można się zachować przyzwoicie, normalnie, by brać pod uwagę, a drugi wręczy okazję i próbuje po prostu żerować na śmierci naszego dziecka. No też pewnie ze smutnym dla siebie skutkiem, bo są jeszcze sądy. Próba wyłudzenia to są zarzuty prokuratorskie prawdopodobne, ale jednak do tego dochodzi, no, bo na zasadzie po trupach do celu. Rozumiem. To, a propos tego filmu, ten wątek mnie szczególnie boli, bo też nie zdawałem sobie do tego sprawy. Nie wiem, może ja żyłem w jakiejś bańce mentalnościowej, może tak. No, może na tej zasadzie, że jeżeli ja nie był do czegoś zdolny, to uważam, że ktoś inny by tego nie zrobił. Widać, że chwilę w błędzie, no. To jest takie powiedzenie, że ludzie to kurde. Ale wiadomo, że nie ma co. Ale nie jedna firma się zachowała. Nie generalizujmy właśnie, bo są też pozytywne przykłady. Są też normalne zachowania. I też nie generalizujmy, bo to, co pokazaliśmy tutaj, co ci pokazałem, a propos tego, tej wiadomości, gdzie się tam gość powołuje na fencule, takich wiadomości są setki. I do mnie, do żony, to i tak to jest wyszło w górę lodowej wobec tych normalnych, tak? Tych głosów poparcia, tych głosów kondolencji, tych głosów współczucia. I one stanowią ogromną większość, no ale jednak najbardziej wolą i wybijają się te przykre, tak? No bo... No, wiadomo, że tam każde uczucia, ale pan grubo skórny, nie chce wiedzieć o panu, ale myślałem, że no... Żona, czytając to wysyłkę, naprawdę przeżywa to strasznie, samo powiedział, że no, żona nie dała przyjść. No nie, na urodziny, bo również był no, chciała się też spotkać z twoją mamą dalej. Ma fajną relację z swoim tatą, z Darkiem, ale nie była w stanie przyjść, nie, jednak nie. Panie, dlatego, dlaczego pan w takim razie w obliczu zmierza głowę tego najpopularniejszego, że tam ma też wziął ten oksykolon, tyle czasu milcza? Milczałem, ja nie. Pierwsze dwa tygodnie to my byliśmy w jakimś takim stanie już nieprawdopodobnego zawieszenia. Tak naprawdę dopiero do działania zmobilizował mnie mój przyjaciel Sławek Jastrzębowski. Proszę, zadzwonił do mnie już najpierw z kondolencjami, ale potem zadzwonił też już prywatnie i mówił: Jacek, ale dzieją się rzeczy straszne, może ty nie masz tego świadomości, co się dzieje. On, jako człowiek mediów, widział, co się rozlewa, ale hańbę twojego dzieciaka, co trzeba coś z tym zrobić, porozmawiajmy, wypowiedz się. A wiedział, jak było, no bo już przegadałem z nim te wszystkie okoliczności, wiedział o bezdechu Mateusza, jako przyjaciel rodziny. To się sprawdza, że może pan, bo tam są wiadomo, że jacyś z głupy podważają, że na przykład ten filmik z Pasutem, że dla tych nie do wiary. Że filmik z Pasutem, o którym on wspominał już o tej chorobie, że co? No. Chodzi mi o to, że to było prawdziwą przyczyną tych wszystkich niedowiarków, a przecież on nie mógł zaplanować sobie takiego filmiku wcześniej, który mówił o tej chorobie. Czy ten filmik z Pasutem to powstał kompletnie przypadkowo? Akurat Pasut nakręcał dzień z Mateuszem, a że akurat Mateusz tego dnia miał wizytę w klinice leczenia bezdechu, no to przypadkowo akurat trafił tam Pasut z kamerą, no i zupełnie przypadkowo był świadkiem akurat tego procesu leczenia, bo Mateusz od dłuższego czasu cierpiał na bezdech. Ja też dostaję idiotyczne informacje, wiadomości typu niby troskliwych osób, ale to są wynika z ich ignorancji. Pytanie typu, dlaczego pozwoliłeś na to, żeby Mateusz trenował sporty walki, jeżeli cierpiał na bezdech. No więc to nie jest żadne przeciwwskazanie. A sprawdzenie ma się na dwóch jeszcze Dokładnie. Aktywność fizyczna jest wskazana przy tego typu schorzeniach. Owszem, Mateusz miał do tego podejście bardzo lekkie, tak? Zlekceważył to, bo tą maskę, którą miał bezwzględny nakaz nakładania maski, zakładał sporadycznie. Zakładał, jak już się wystraszył. Taka prawda. Też
miał zaplanowaną operację, tą operację przenosił, lekceważył to. Nie podchodził do tej sprawy, no ale co można było zrobić? No przecież nie można go było zmusić do przeprowadzenia operacji. Przenosił, przekładał, zwodził nas. No powiedział też mi takie rzeczy, czy taką rzecz, która mi teraz tkwi w głowie, bo pewnie sobie takie flesze, że szkodujesz. Tak, kiedyś taką ostrą rozmowę z nim przeprowadziłem na temat tej operacji, że no to musisz bezwzględnie, bo słuchaj, no, rzeczy takie się kończą też tragicznie, mówię o bezdechu. To powiedział mi tata, ale to jest pod pełną narkozą, ja się boję, że ja już się nie obudzę. No to już się nie obudził. No właśnie. Ale że bał się, że się nie obudzi z tej narkozy. Dlatego tłumaczył mi, dlaczego nie chce brać, dlaczego nie chce się poddać operacji. Teraz jeszcze sobie zadaję też sobą, zadaję sobie tysiące pytań. Dlaczego nie przymusiliśmy? Dlaczego? No, ale to tak nie jest. No, masz dorosłego człowieka, no, możesz tłumaczyć, może sam wiesz, nie da się poskromić młodego innego. Możesz tłumaczyć, możesz racjonalizować, ale no nie, bo nie, no i co zrobić? No i teraz ja bym sobie, ty zostajesz się z pytaniami, dlaczego? Kurczę, miałem 60 pytań i wyleciało z głowy, bo pan się wzruszony ukrywał, że jestem gigas jest rozsłowany i rozemocjonowany podczas tej rozmowy. Kurczę, ten pan chwilę, bo uważam, że było takie w miarę istotne pytanie. Przepraszam panie Lasku, że no giga się stosuje, nie? Przepraszam. Więc mówię, że od
Polak od pierwszej walki tej z Tańcugą w listopadzie 2022 roku, 2021 roku, obsesyjnie powtarzał mi takie zdanie. Zrób tata coś z tą ręką, zrób tata coś z tą ręką. Chodziło mu o prawą rękę, że nie mogę jej używać. Faktycznie, gdy budziłem się, nie wiem, chciały dwa palce, tych praktycznie małych nie czułem, ale teraz to się dzieje. I ten głos do mnie zaczął dochodzić, kiedy jeszcze byłem kompletnie w proszku, ten tydzień po odejściu Mateusza. I obsesyjnie, cały czas w głowie, zrób coś z tą ręką. I w końcu zacząłem sam ze sobą, tak jak mówisz o Mateusza. I zacząłem, zwariowałem, co mam z ręką, o co? Ale nie wiem, zmęczenie, może no rzucałem na karę różnych rzeczy. I któregoś razu się odważyłem i sam przed sobą powiedziałem, ale co mam zrobić z tą ręką? No i naprawdę nie reakcja ani twoja, ani twoich widzów nie interesuje. Ja wiem, co się stało i jaki był efekt tego. Okay. I dostałem odpowiedź, idź do innego lekarza. Ja powiedziałem, pierwszy ja robię coś z tą ręką. Tą rękę leczę. Leczę, rehabilituję, ostrzykuję. Ta ręka jest leczona. Przecież jest bardzo dobry, jestem w bardzo dobrym miejscu leczony. Jest ta ręka zaopiekowana. Nie, zmień lekarza. Słuchaj, powiedziałem to żonie, no też jeszcze wiadomo, że w jakim byliśmy stanie, że ona mówi, no to zrób tak, jak słyszałeś. I teraz pojechałem do innego lekarza. Mówię, pokazałem lekarce całą, doktor Iza, której naprawdę, no jest nieprawdopodobna, doktor Iza Znańska z kliniki na Orzechowej. I zaczęła robić USG w kierunku właśnie tego, co było opisane w papierach, czyli zapalenia i nadrywania przyczepu, tak zwanego uczepu mięsisty. I mówili, ale pan nie ma tej kontuzji. A mówi, nie mam, no to dobrze. Nie, bardzo źle. Natomiast, bo pan ma coś innego, ale co ja mam? Pan tam nie ma wiązadła. Ja mówię, co to znaczy, że nie mam wiązadła? I proszę pana, pan ma niestabilność przedramienia. Ale co to znaczy? Znaczy, że pan nie ma wiązadła. Natychmiast pana kieruję do mojego znajomego, do doktora Filipa Dąbrowskiego i to jest ortopeda, traumatolog ortopeda. To według mnie jest jedyna rzecz, to operacja. I faktycznie pojechałem do doktora. Ten głos się po prostu sprawdzi. Ten głos mnie rozszokowało. Po pierwsze, nie miałem powodów zmieniać lekarza. Ostatni raz byłem na USG w styczniu, który potwierdził ten rzekomy stan zapalny i to leczenie, że leczenie jest prawidłowe. Tu nagle idę do innego lekarza, który mówi mi, że czy to nieprawda, o 180 stopni, wywraca całą koncepcję. No i teraz doktor mówi, no ja znam pana sytuację, wiem co się stało, wiem też, że był pan źle diagnozowany i dobrze. Teraz wolę sobie, jestem u pani doktor w poniedziałek, a jestem u doktora we wtorek, a w piątek już jestem w szpitalu Kopernikus w Gdańsku, a w sobotę już jestem operowany. Więc i teraz co się dzieje? Rozcina mi rękę, jeszcze na rezonansie widział. Mówi, że tam jeszcze wychodzą inne rzeczy, czyli oprócz tego całkowitego, ci to pokażę. Całkowitego zerwania więzadła, czyli moja ręka trzymała się na więzadle wewnętrznym. Przyczepy prostowników dwa zerwane całkowicie i dwa naderwane. Doktor robi mi rekonstrukcję, czyli tutaj powiela mi ścięgna, z trzech miejscach ścięgna robimy rekonstrukcję więzadła. Zszywa mi to więzadło, które miałem, plus wszystkie przyczepy prostowników mi doszywa. Wszystkie palce miałem praktycznie na pograniczu palectwa. Brzmi skomplikowanie. Brzmi bardzo skomplikowanie, ale żeby to narysować, to powiedział mi doktorze, tak na polski rozum, to co? Mówi, no to proszę pana, że nie wiem, 2-3 miesiące, może pół roku, ale pan by nie mógł czytać na tworze samochodu. Jedyne pana zajęcie tą ręką, to byłoby obsługa smartfona, już pakietu wody by pan nie wziął. No, Czy to oznacza, że tą kontuzję miał pan przy każdej palce, czy w pełni miał się? Tak, potem sobie przeanalizowaliśmy
Ta kontuzja pojawiła się w 2021 roku. To był mecz charytatywny reprezentacji TVP aktorów. Gdzieś jakiś mecz charytatywny graliśmy. I właśnie, gdzie trenerem jest pan Patyra, prezenter TVP. I tam doszło do takiej mojej konfrontacji z jednym z zawodników, który był też zawodowym piłkarzem, do konfrontacji wytrzymałościowej na tak zwanej poprach z przyklaskiem. I ja nieszczęśliwie wziąłem z nim rewanż, bo przegrał tą rywalizację, ale wziąłem z nim rewanż w walce na rękę. I chłop był niesamowity na tą rękę, niesamowity technicznie i podczas tej walki coś mi trzasnęło. Ale to wiesz, trzasnęło, kula rozkoczyła, wtedy nie byłem w treningu, zbagatelizowałem to. Kulka przeszła, coś tam bolało, ale nie przeszkadzało mi to w codziennym życiu. I kiedy to się ujawniło? Jak w listopadzie Mateusz miał walczyć drugą walkę tańcową rewanżową i doznał pęknięcia kości śmiechowej. Tak jest. I tydzień przed galą, dwa tygodnie przed galą, federacja złożyła mi ofertę, żebym miał przed za Mateusza. Czyli w ogóle bez treningu, bez niczego, wchodzisz w chłopie, wtedy ja zarządzałem tej szybkiej klatki i praktycznie z ulicy wszedłem do walki. I na pierwszym treningu, kiedy pierwsza próba tarczowania spowodowała, że mi ta ręka od razu się ujawniła. Czyli ja już nie miałem tej ręki, wchodząc do tańcówki, to się okazuje, byłem bez wiązadła, a dodatkowo na wszystko szło na lewą rękę, bo tej już nie używałem, a dodatkowo jeszcze na rozgrzewce zerwałem bicep. Także do tańcówki na pierwszą walkę wychodziłem. Zerwanie bicep widziałem z bliska, ale tego nikt nie był świadomy tego. Więc można powiedzieć, że śmialiście, że do tańcówki wychodził na ręki bandyta. Nie, wychodził bez ręki. I nie wiem, czy bandyta, ja sobie po prostu wychodził bez ręki. A propos operacji, proszę bardzo, zobacz, jak to strasznie, to jest rozerwany. Wow. Tak wygląda, to jest pan ręka. To jest moja ręka. Tak wygląda rozerwany na zawór. Może jeszcze Widzę. No właśnie, ta szwara powoduje, że starcie kości oto to są kości. I kości powinny być związane nie za tym, a nie są związane. Czyli rozumiem, że nie miał pan kary korzystać z tej prawej ręki. Ale to możesz pokazać. Myślę, że to jest właśnie to, że to specjalnie nie musi takim metalowym było szyte. I rozumiem, że pan uważa, że Mateusz panu podpowiedział. Ja jestem pewny, ale inaczej mi się to nie wydarzyło. Ja jestem. Ja wiem, ja tego nie uważam absolutnie, bo przecież ja nie jestem panem. Tak, nie mogę się wczuć. W innej okoliczności mi się to nigdy nie wydarzyło. No. Ja nie mam innego wytłumaczenia. Znaczy inaczej mam to. Nie ma tu racjonalnego wytłumaczenia. Ale jednak racjonalnym efektem tego, co się wydarzyło, jest to, że mam w końcu zdrową rękę. Tak jest. I po raz pierwszy od prawie 3 lat ruszam spokojnie palcami, bo są wszystkie dożyte. No więc to jest... Ja jestem przekonany, bo wiem, co do tego doprowadziło, że to jest efekt mojego kontaktu z Mateuszem. Czy ktoś się z tego będzie śmiał? Nie obchodzi mnie to. Nie, to ja sobie się nie bawię. Ja to wiem. Czy będę mówił, że zwariowałem? Nie obchodzi mnie to. Ja wiem, co jest efektem. Nie miałem prawa nie ufać lekarzom i zmieniać zespołu lekarskiego. Nigdy bym tego nie zrobił. Gdyby nie ten głos. A co się okazało? Mogło się okazać, że to nieprawda, że nic się nie dzieje, że to wszystko było prawdopodobne. A jednak było coś na rzecz. A nie coś, co było bardzo, bardzo na rzecz. No i te obsesyjne głosy, tata zrób przez ręką, które powtarzał mi za życia praktycznie codziennie, przy każdej rozmowie telefonicznej, przy każdym spotkaniu, wściekał się, zrób coś tą ręką. No i zrobiłem i tych głosów już nie ma. I będą, nie się śmieją, że Jacek słyszy głosy. Nie interesuje mnie. I babcia też opowiadała, że miała zmarłą kogę, że przyszła do niej i tak dalej. Więc
Ja nie wiem. Ja mam to, co ja mogę jeszcze powiedzieć, że chyba to się nie nadaje, bo to jest drugi film, to się nie nadaje przed kamerę, ale ja to nie opowiem, jeżeli będziesz chciał. Też inne historie, takie namacalne dowody tego kontaktu, ale nie, to nie nadaje się tego. Nie nadaje się, bo nie życzę sobie tego, żeby ktoś to ośmiał, ale i sam uznasz, ale rozmawiałem o tym z twoimi rodzicami. No, mama się popłakała. I to nie dlatego, że jest, owszem, twoja mama się popłakała, jest osobą bardzo, bardzo wrażliwą i uczuciową, ale ja mówię, dlaczego się płaczesz? No, nie płaczę, bo to jest tak nieprawdopodobne, że po prostu ci wierzę, no, wierzę ci, ale to też było oparte na tych faktach. Więc czy ja tobie to opowiem, czy zapytasz rodziców, bo im to opowiedziałem tą historię, która mnie spotkała i żonę, jeśli chodzi o kontakt z Mateuszem po jego odejściu, no to mama ci powie sam sobie wyciągnie wnioski. Jeśli chodzi o mamę, to może mi powiedzieć, że jak się dowiedziała wtedy, to też płakała. Też płakała, wcale się nie dziwię. No dobra. Ręka jest zaparowana. Bo pytałeś mnie o ten post. No, to właśnie, co bo chodziło ci o kontakt, ale o kontakcie z Mateuszem to mówiłem podczas wywiadu, a w poście nie wspomniałem. W poście wspomniałem o tej rozmowie, gdzie nie wymieniłem ciebie, no i o tym, jakie... No bo, ja wtedy sobie zdałem sprawę, że ta cała narracja, która jest podana w internecie i którą, no, przykro mówić, ale większość się kupiła, jest po prostu kłamstwem. Ja panu mówiłem, że, i to mówię szczerze, prosto z serca, że ja uważam, że ma pan do wykonania misję. I żeby tą misję wykonać, to musi pan dojść do głosu. A żeby dojść do głosu, to musi pan mieć mikrofon. A żeby mieć ten mikrofon i żeby... Nawet jeśli 70% nie uwierzy, to niech uwierzy to 30, a może uwierzą wszyscy. Ja nie też, że wiesz, o tym, co jestem święcie przekonany, bo ta kobieta lekarka nie zrobiła przecież badań toksykologicznych, żeby taką informację, że taką przekonę ze zdupy wystać, to musi pan po prostu wrócić. Choćby po to, żeby odkręcić dobre imię odnośnie tej tragicznej sytuacji Mateusza. A dodatkowo, no, jestem święcie przekonany, że Mateusz chciałby pana widzieć triumfującego, bo zawsze opowiadał mi o panu jako o giga kozaku. Zawsze. I jestem pewny, że jak początkowo pan zaczynał w tych free fightach, nikt nie wiedział, czego się spodziewać, był pan takim twardzielem w tej skórze z lat 90., nie? Tym skurwiałem, że nieważne, jakby cały świat był przeciwko Mateuszu, wtedy bo też pana Gonka, tam z tym tańcurą, z tym wszystkim, to pan... Wiatr w oczy, pan szedł i jestem przekonany, że Mateusz by sobie tego życzył, żeby teraz pan, no co, no, zrobił po prostu robotę, no, wszedł, rozjebał, a przede wszystkim, żeby pan odkręcił te wszystkie kłamstwa, no, jeśli pan się nie będzie pokazywał, to nie będzie takiej możliwości. Tak uważasz? Nie, szczerze. Tak panu mówię szczerze, że ja uważam, że ma pan jeszcze misję do wykonania. Skoro ja znałem Mateusza, a byłem w stanie nawet w pewnym momencie wziąć tą narrację za pewnik, to 90% ludzi, może nie będzie tego mówić, to będzie trochę brutalne, sobie myśli, a zaczął się. Wie pan, o co mi chodzi? Jeśli, a faktycznie nie miał tego miejsca, to... No kto jak nie pan? Kto jak nie pan? A dodatkowo jestem świecie przekonany, że Mateusz chciałby widzieć ojca zwycięskiego, no bo mi opowiadał, że no teraz jak wejdziecie, to zrobicie taką robotę i tak dalej, no. No i... No nie wiem, no inaczej. Opowiadał zawsze panu takie stworzone historie, że wiadomo, część się wierzyło, część się nie wierzyło, nie? Ale zawsze był przekonany, że pan wyjdzie i tą osobę rozpierdoli. Nawet tak rozmawialiśmy, wiem, że pan tej osoby nie lubi, o pewnym zawodowcu, nie? No, no myśli zadowolę, co nie? Mhm. To też Mateusz nawet nie miał cienia wątpliwości, że pan wyjdzie i go rozjedzie. Tylko właśnie mówił, żeby zdrowie pozwoliło.
powiem ci tak, gdyby to było 20 lat temu. Znaczy to już. No, ale no, tak to nie po drodze, ale tak no, mówię, nie? Gdybyśmy byli górolkami, no to pewnie tak. No. Nie to jest przedmiotem rozmowy, no ale zależy tego, co ci opowiadam tak trochę sarkastycznie, bo od siebie sarkastycznie. No ale chodzi mi, że w obliczu z tego, że zawsze Mateusz miał pana za kozaka, to jestem święcie przekonany, że chciałbym widzieć pana zwycięskiego, triumfującego, a uważam, że ma pan cel, bo kurwa, no ja tego nie wytłumaczę. Że wszystko w pana rękach. Ja osobiście chciałbym pana zobaczyć w klatce, nie chodzi wcale już o walkę, tylko uważam, że jest w tym jakiś. Jest w tym jakiś misja, jest w tym jakiś wyższy cel, no bo osobiście zupełnie inaczej patrzę na tą sytuację z Mateuszem, jak znam fakty, a w obliczu tą wiedzę racji. To są zupełnie dwie odrębne historie. Tu jest tragedia, a tu jest głupot. To wie pan, o co mi chodzi. Głupota, tak. Ale nie, mówię, że głupota w tej narracji, że tam jest głodą. A, mówisz o tym, bo ja myślę, że ten, który jest głupota, to jest głupota. Rozumiem, że wiesz, no, to, że ma nie nałożył, chociaż nie. Nie, aha. No, rozumiem. No to, że... No jak, no, no bez mikrofonu, a pan już minęło trochę czasu, pan milczy, uważam, że... Ale to jest moje zdanie, uważam, że powinien pan wrócić, a nie... Ja bym dla siebie to znam, Mateusz. Nie byłbym to w tej całej tragedii, chociaż kurwa jakiś... Nie wiem, czy to mogę nazwać tym wszystkim światem, bo w tunelu... No, kryzysaście się. Choć nie wiem, czy mogę tak nazwać. Przepraszam, nie wiem, bo pan Jacek, dobra? Ale kurwa, wydawało mi się, że jestem gotowy na wywiad z panem, a nie mogę wykrzyczyć. Powiem, że wiem wszystko, nie jestem w stanie z siebie kurwa słowa wykrzyczyć, nie? Przepraszam, panie Natku. Ale... Co uważam, to już leci ode mnie zaraz do was za świństwo i to mówię z pełnym przekonaniem, że wszyscy ludzie, jeśli można ich tak nazwać, biorą ich nazwą potworami, którzy kurwa zrzucają winę na pana Jacka, bo mi naprawdę spojrzeć sobie później w oczy, bo wy ich poznaliście, ja nie mówię, że tutaj znam wszystkie fakty, ale byłem świadkiem tej relacji i tak jak wiem, że strasznie kocha mnie... Tak jak strasznie kocha mnie mój tata i zawsze kurwa wiem, że wskoczyłby za mną w ogień, tak samo wiem, że pan Jacek wskoczyłby w ogień za Mateuszem, bo tym za panem i... To jest kurwa straszne, to jest kurwa największe świństwo, jakie sobie człowiek może wyobrazić, więc... Naprawdę, zastanówcie się dwa razy, zanim napiszecie coś do pana Jacka, a 100 razy kurwa bardziej, jak napiszecie do pana Jacka żony. A też miałem okazję tą kobietę poznać, wiem, że jest uczuciowa, ale i tak dalej, więc zastanówcie się. Nie, może się głupio zachowuję, przepraszam panie Jacku. Jeszcze no jak czujesz. Nie wiem, czy kontynuujemy, czy jak bo. Kurze, szczerze, już to masz. No na pewno to chciałbym, jak już wspomniałem o tym, że tutaj atakowałem pana, to uważam, że warto było wspomnieć o tym, że no bardziej się udzielał w internecie, a odpisywał tym czasem na komentarzu, tak? I znalazło się grono kurwa debili, co użyło słowa, że o, już szuka atencji na tej strasznej tragedii, tak? A
jakby przecież pan szukał atencji, to wystarczy, żeby pan wyszedł i zobaczył, żeby miał tej atencji aż po nas, tak? No którą teraz nie ma? Tak. Aha. Chodzi mi o to, że... Żeby jak w ogóle odbić chwilkę tym binom, co mówią, że szukał pan atencji, w ogóle odpisując za komentarze, no bo jeśli ktoś zapomniał prawdę, to... Odpisywałem na komentarze, nie. Nie, zamieszczałem posty już po tym, jak opublikowany został materiał Salon 24 i zamieszczałem swoje komentarze, nie odpisywałem ich komentarzy, bo do tego poziomu się nie zniżałem. Także na takie komentarze, które tutaj zamieściłem, odpisywać nie, ale tak, ale też potem się jak żona zaczęła też walczyć o dobre imię Mateusza, o pamięć o Mateuszu, jak ja zacząłem walczyć, to faktycznie masz rację, bo pewnie zauważyłeś to też, że zaczęły się pojawiać głosy. O, na śmierci syna szuka rozgłosu. No to brak już słów. No, czyli na obronie pamięci Mateusza szuka rozgłosu. No. Jeśli robisz, że jakby pan szukał rozgłosu, to chciałbym wyszli za walczą. Nie ma problemu, nie? No, tak. No, dokładnie. Proszę, że ubiłem piłkę. Czy ty pokazujesz logikę, a tu nie ma logiki, bo jeśli chodzi o działania tych osób, to one się nie posługują logiką, tylko posługują się jakąś ślepą nienawiścią. No. Czym powodowaną, nie wiem, czy kreacją ich idoli, no mówmy się, no jest pewna grona osób takich wysoko funkcjonujących, wpływowych w internecie, które mnie nienawidzą i ja wiem, że mają mnie za co nienawidzić, ale ja sobie uważam, że ja się wychowałem w myśl takiej zasady, że miarą twojego człowieczeństwa jest to, jakich masz wrogów. Pokaż mi swoich wrogów, a ja ci powiem, jakim jesteś człowiekiem. To jeżeli do moich wrogów należą Konrad Niewolski, Zbigniew Stonowy, Tomasz Matysiak, Marcin Najman, Nitro, to takich pięciu największych wymienię i oni uważają mnie za typa, którego kochają nienawidzieć, a mają za co, no to tym lepiej świadczy o mnie, że mam taki wrog. No takie jest moje przekonanie. Przecież no, po prostu mam pani za, że źli ludzie są pana problemem, tak? To mam pan na myśli. No tak, no miałem tak, no dokładnie. No. Ja jestem tyczem, który, jak śpiewał Kazik, ja idę prosto, nie patrzę ni w lewo, ni w prawo. No i... Znaczy tam nie znam tego Tomasza czy coś, ale jeśli już jesteśmy wśród tych wrogów, oczywiście zgadzam się, że część z nich, bo tam część nie znam, jest zła. Ale tak skoro przeszliśmy już do tego tematu Nitro, nie? To ja zawsze, mogę się powiedzieć o sobie, że zawsze miałem pana naprawdę za człowieka honoru i z zasadami, ale uważam, że raz pan własną zasadę, a wiem, że trzyma się pan sztywno, że raz pan własną zasadę złamał. To jest jedyny, jakbym miał tutaj obraz pana Jacka Morańskiego, to jedyny, o co mógłbym mieć do niego pretensje, to jest ta sytuacja z Nitro, gdzie poruszony został tam gdzieś wątek jego syna. Manipulacja. To ja czuję się w obowiązku, to by to wyjaśnić. Jeżeli tak to widzisz, a ty to widziałeś, czy o tym słyszałeś? Bardziej widziałeś, czy bardziej słyszałeś? Czy ktoś ci powtarzał 1000 razy, że ja tak zrobiłem? Czy ty wiesz o tym, bo to widziałeś? Jak, na czym polegał atak mój na tego, że... Kurde, mój atak na... Nie, bo poszła narracja. Poszła narracja. I potem się już nikt nie wchodzi w szczegóły. Poszła narracja, Jacek Morański atakuje syna Nitro. No bzdura. No, ale to jest tylko narracja. No to jest tak, ja się zaraz wypowiem. Że to nie ma nic wspólnego z prawdą, bo ale to jest tak, że jeżeli to są czarne spodnie, tak. A ktoś ci 1000 razy, kogo lubisz, powie, że to są białe spodnie, to ty zaczniesz wierzyć, że to są białe spodnie. Bo ludzie żyją w swoich bańkach informacyjnych. Jak im ktoś 1000 razy powie, że Jacek Morański zaatakował dziecko Nitra, a potem jakieś rzekomo Najmana, kolejna bzdura, to zaczną w to wierzyć. No to ja ci powiem, na czym polega manipulacja. Pierwsza manipulacja tego Nitra polegała na tym, pierwsza, bo to dziecko to było potem, że facet, że ten Nitro, on się jawnie, jakby jawnie się chwali swoim
czym nie ma nic złego oczywiście, chwali się pochodzeniem niemiecko-rosyjskim. Nie ma, co do zasady, nic z tym nie ma złego. Ale ja zwróciłem na to uwagę w momencie, kiedy on zaczął pochwalać wojnę napastniczą Rosji przeciwko Ukrainie i potencjalną Rosji agresję na Polskę, zaczął też pochwalać. Pewnie wiele osób nie ma tego świadomości. Ale nie mamy na pochodzenie wtedy, tak? I ja zwróciłem uwagę i napisałem to, że w tym kontekście, napisałem to zastrzeżenie, że w tym kontekście, że Nitro jest mieszanego niemiecko-rosyjskiego pochodzenia, czyli patrz, jest mieszańcem niemiecko-rosyjskim, to teraz rozumiem tą jego narrację. Wiesz, co zrobił Nitro? Nitro, gdzieś to podajkował Bostel. I Nitro zaatakował Bostela, uważaj, jakie manipulacje dokonał. Pytam takie owaki, wiadomo, że tu pewnie słów nie można używać, jakiego użył. Dokładnie użył mu chyba Cełodzie, do Bostela. To twój zawodnik Jacek Murański, teraz uważaj, cytuję, atakuje pamięć mojej świętej pamięci ojca, nazywając mnie psem, a ty to lajkujesz? Ja to przeczytałem, mówię tak, no. Bostel go przeprosił. Anna pisała, to przepraszam, nie wiedziałem. Bostel, nie miałeś się za to przepraszać. Ani nie było tam o ojcu, ani o żadnym psie. Po prostu Nitro wydobył to, co chciał, że ja nazwałem go niemiecko-rosyjskim mieszańcem. W związku z tym, że na niektóre psy się mówi mieszance, to on przekonwertował to i przypisał mi słowa, a jak to połączył z ojcem, to już jego słowa tajemnica. I przypisał mi słowa, że ja go nazywam mieszańcem, czyli psem. Czyli, że pochodzi ze swojego ojca, no to przekonwertował to, że ja nazywam jego ojca świętej pamięci psem. No, można? Można. Czyli to jest tak, jakbyś Cjanek nazywał cynamonem, no bo podobnie brzmiący. Cjanek, cynamon, tak? No ale działa inaczej. W takich moich manipulacji dokonuje Nitro. To jest tak jak z kradzieżą roweru. To jest niezamieszany kradzież roweru, ale to tobie ukradł. Ale mówią, że ty ukradłeś. Ale jesteś zamieszany kradzież roweru, jesteś. I dokładnie takie manipulacje dokonał też w sprawie tego rzekomego mojego ataku na dziecko. Jedyne, co zrobiłem, to udostępniłem storkę, gdzie oznaczył mnie wykop. Właśnie tam zestawieniem, gdzie uznałem, że to jest śmieszne, tak? Bo tam podszypywał wykop Nitra. Ja to udostępniłem, poszło to na moim story, ale to nie oznaczono. Ja tego nie wyprodukowałem. I dwa, nazwałem, uważaj, po live'ie, kiedy widziałem taką wymianę, niby to śmieszną, gdzie partnerki Nitra Sandy z tej fanem, gdzie oni wprost śmieszowali sobie z tej historii o tym dziecku. Tej pan mówił, że ma dobre geny, że może jej zrobić drugie dziecko. Kompletna bera z tego była. Nazwałem tej fana szwagrem. No i to jest ta zbrodnia? No i ja jestem tym zbrodniarzem? I z tego Wardenga uknął potem sformułowanie, że Jacek Murański jest ostatnią osobą, która może mówić o moralności. Jeśli to są wszystkie moje zbrodnie, no to są wszystkie moje zbrodnie. Zbrodnie? No to proszę bardzo, no to ja mogę być takim zbrodniarzem. No więc wyjaśniam, bzdura. Powtarzane, po tysiąc powtarzane kłamstwo. No potem się pod to podpiął ten nieszczęśliwy idiota Marcin Najman. Też po jakimś ataku na dziecko, potem skoczył do klatki w Kalibu z informacją, że Murański, dzieciobico, a wiadomo, że chodziło mu o dzieciobie, czy już tutaj zapożyczył Marcina Najmana. No nie, bo to tak się dzieje. To wiesz, Najman wyskoczył do mnie na pracę w Kalibu, gdzie mieliśmy pierwszą konfrontację, z takim tekstem. Murański, ty dzieciobijco. No. Jaki dzieciobijco? Gdzie ja te dzieci biłem? No, że i ciągle powtarza, że jakąś córkę atakuje. No też kompletna bzdura. Bzdura, bełkot. To dzieciobijco miało brzmieć jak dziecio... Rozumiem. A to jest z kolei zapożyczone od przyjaciela i partnera biznesowego Marcina Najmana, Konrada Niewolskiego. I tak to się ta narracja kształtowała. Żadnego ataku na dzieci nie było. Żadnym ani dziecio bijcą, ani dziecio nie byłem, nie jestem, nie będę. Ta historia też zresztą ma już swój szczęśliwy finał.
też procesowy, o czym wkrótce. Także no tyle. To, na, uważam, że skoro musiało ci to boleć, skoro mi to powiedziałeś, no to należało ci się takiego przerwać, nie? No tak to działa. Też to, no ty wiesz, jak działa efekt kuli śnieżnej. No pewnie, kurde. Nie co, ale co, ale ja mówię, no ale czy to przekręci wesoło i idzie do tego. Tak, i potem już ludzie czytają na głowie i czytają, a skoro mam możliwość odbicia się od tego, co powiedziałeś, i wyjaśnij na tego, jak to było naprawdę od środka, no to wyjaśniam, no to kompletna bzdura, no kompletna bzdura. Ale potem się powiela. Jacek Murański atakuje dzieci, dziecko, potem nie tylko atakuje, ale te dzieci bije, a potem nie bije, tylko i tak dalej, no. No to tyle w tym temacie. Jeżeli to uspokoiłem teraz twoją ciekawość albo nie to, czy uspokoiłem co do tego, tak powiedziałeś, tej rysy na moim wizerunku, no to dobrze. Co? Chyba kogo? Jakieś małe podsumowanie, liczymy pani na to, co? Może jest coś, co pan by chciał przekazać ludziom, bo... Powiem ci, że znaczy, dla mnie fajnie, że ktoś się dzisiaj znalazł, bo... Nie, ja panu bardzo dziękuję za wizytę i przepraszam za, że taki niekompetentny z mojej rodziny. Jest dobrze, jesteś emocjonalny, ja to rozumiem i szanuję. I... Tak prywatnie sobie przepraszam, że rozmawiałaś tak. Łatwiej było, bo ty czuję jakąś tam pensję kamer, co... A mimo wszystko, że rozmowa była szczera, to jak nie było kamer, to wszystko tak łatwo płynęło z tego serca, nie? Ale okej. Okay. Ja mimo wszystko, że miałem obawy, szczególnie jakby przyjęli, że skorzystając z tego zaproszenia, nie przewidywaliśmy w ogóle, że będziemy tutaj sobie oglądać, tak? Pewnie. Ale... W sumie w efekcie uważam, że jestem zadowolony z tego, że dałem się ostatecznie twojej mamie namówić, bo przekonała mnie tym zdaniem, że Jacek, idź, bo musisz odkłamać pewne rzeczy. Jeżeli chociaż części udało mi się odkłamać te rzeczy, o których wspominała twoja mama Asia, no to jest zadowolenie. Nie uważam, że mimo wszystko, to wiadomo, że pójdzie na weter, ale że warto, że inaczej, to, że raz pan powiedział, to część rozumiem, część nie, a że warto było postawić mimo wszystko tą kropkę na delete. A, ty dążysz do pytania o powrót do Fruitfighterów. A na tego nie wiem. Nie powiem ci tutaj na gorąco, bo to pytasz mnie. Nie, ani tak, ani na nie. Ja osobiście... Ale dobrze zauważyłeś, że gdyby było chociaż odrobiną prawdy to, co te hieny tam publikują, że ja szukam atencji. No to po prostu dla formalności nie musieliby szukać tam Marcina i mamy zastępstwa w postaci Pawła Uźwiaka, tylko ja bym tam się znalazł, zamiast 2-2 byłoby 1-1 i tak jak niektórzy robią, bym wyszedł nawet, rzeczywiście tak bym nie zrobił, bo zawsze walczy do końca, ale nawet formalnie wyszedłbym, położył się po 5 sekundach i ten fejm, i atencja by się zgadzała, i pieniądze by się zgadzały, no ale sam sobie odpowiedz, no nie było mnie tam, nie było mnie tam w tym okresie, to była moja ekonomiczna decyzja, tak, no, bo gdybym chciał, to bym był, bo kontrakt miałem podpisany, no, więc skoro mnie tam nie było, to znaczy, że nie chciałem, jak nie chciałem, to znaczy, że nie szukałem ani pieniędzy, ani atencji, a tym bardziej w obliczu takiej tragedii, no, po odejściu Mateusza. Ja jestem przekonany, że Mateusz chciałbym widzieć pana zwycięskiego w pracy, ale tylko pod warunkiem, że pan był zdrowy i z sali nie wyszedł. I jakby wszedł, tylko rozerwać tę strzępę. Że jestem przekonany, że no wiadomo, po tych wszystkich kurwa przejściach, no co by nie mówić, no przeszliście... Okej, okay, jesteście jednymi z największych zadymiarzy w historii Free Fightów polskich, ale też przyszliście przez stronę główna, kurwa, tu jakieś kontrowersje, tu kontrowersje, że po tym wszystkim coś się wydarzyło, że chciałbym widzieć pana triumfującego, a przy okazji jest misja w postaci o... Wyjaśnij, no po prostu ludziom się należy, no bo ludzie też nie wiedzą, jak nie wiedzą, to spekulują. Jak spekulują, to jeden pije tą głupotę, reszta powtarza, no a jedyną osobą, która... Jesteś już dwoje spadł. Tak, pojawiły się, no naprawdę, jakieś kompletnie, jakieś kosmiczne wersje, no, o jakiejś imprezie u Mateusza. No coś nieprawdopodobnego. W ogóle z tego, co jak mam się wypowiadania, ludzie tego nie znali.
Więc najwięcej wypowiadali się na zasadzie nic nie wiem, ale się wypowiem. Najwięcej wypowiadali się tacy, którzy go albo nie znali, albo go znali absolutnie sporadycznie. A nie minęli się gdzieś. Gdzieś tam się minęli i przecięli się. Ale wszystko wiem. No ale najwięcej to wypowiadał się niezawodny, powiedziałem, Marek Tańcuda. Zawsze można na niego liczyć. Myślę, że tyle, ale fajnie. Dobra. Dziękuję panu ja bardzo. Dziękuję panu bardzo. Trzymać się za i przepraszam za niechą formalną kompetencję. Jest pan po paku. Dobry dzień. Dzień dobry. Dziękuję, że panu bardzo. Dobrze, przykro, że panu to spotkało. Dobrze. Dobrze. Proszę, panie Antwerpie. Proszę bardzo, nie jest oczywiście, że